Witajcie, to Ewka Ketonewka. Zapraszam Was do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, a dzisiaj dla MZ nagrywamy odcinek o Keto Must Have. Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką clean keto, i cały czas o tym powtarzam, że dieta ketogenna to nie jest dirty keto, gdzie jecie byle co i byle jak. To jest przede wszystkim odżywianie i na tym musicie się skupić. Bardzo ważne jest, żeby mm, pilnować świeżości tłuszczów wielonienasyconych, bo jak wiecie, to są najzdrowsze tłuszcze, tylko że te najzdrowsze tłuszcze y, mogą zrobić najwięcej szkody. Musicie sobie zdawać sprawę z tego, że przykładowo olej lniany, który jest tłuszczem wielonienasyconym, powinien być tłoczony na zimno, przechowywany na zimno, transportowany na zimno. I z powrotem przechowywany na zimno w lodówce po zakupie. I jego tak naprawdę data ważności to jest 6 tygodni od wytłoczenia. W przeciwnym razie y, tłuszcz zaczyna jełczeć, zaczynają się tworzyć wolne rodniki. To prowadzi do stresu, do, y, stresu oksydacyjnego w naszym organizmie i tak naprawdę y, więcej przyniesie szkody niż pożytku. Także bardzo ważne jest to, żeby tłuszcze wielonienasycone były świeże. Pamiętajcie o tym. Druga rzecz jest taka, że każdy posiłek, który kompo komponujecie, powinien składać się z trzech różnych źródeł tłuszczu. Dlatego, żeby zachować m, właściwe pro proporcje pomiędzy kwasami omega 3, 6 i 9. Niestety, dieta Polaków jest bardzo bogata w kwasy omega 6, które w nadmiernej ilości powodują stany zapalne, więc trzeba tego e, pilnować. E, kolejna rzecz jest taka, że jeżeli macie możliwość wybierać produkty bio i eko, to zawsze wybierajcie. Bio i eko. Oczywiście, jak już kiedyś wspominałam, nie wszystko musi być bio. Są produkty, które spokojnie możecie kupić, normalne, typu y, awokado, cebula, y, owoce, y, które mają grubą skórę. To są rzeczy, które nie wymagają. Tego, żeby, stosować, żeby kupować je bio, a są dwa razy droższe. Także w tej kwestii proponuję poszukać materiałów na temat brudnej piętnastki i czystej dwunastki. Wtedy będziecie wiedzieli, co warto kupować bio, a co nie. Natomiast w kontekście mięsa bardzo, ale to bardzo istotne jest, żeby to, były, żeby to było mięso od zwierząt z wolnego chowu, niekarmionych paszami GMO, nie szprycowanych hormonami, i sterydami. To jest bardzo istotne, bo to potem wyjdzie z waszego organizmu i tak naprawdę będzie tworzyło stany zapalne, a te, tego ch chcemy uniknąć, bo dieta ketogenna to jest przede wszystkim działanie przeciwzapalne. E, jako zamiennik cukru erytrytol, stewia i owoc mnicha. Owoc mnicha jest ciężko dostępny w Polsce. Jeżeli chodzi o erytrytol i stewię, one są traktowane jako zdrowe zamienniki, najzdrowsze. Natomiast musicie sobie zdawać sprawę z tego, że ich nadmiar i codzienne stosowanie będzie prowadziło do uzależnienia znowu od słodkiego smaku. Tego chcemy uniknąć. Ponadto pomimo tego, że one nie oddziaływują na insulinę, ich częste stosowanie w dużych ilościach yy, może spowodować, że faktycznie zacznie insulina y, reagować na nie, a tego oczywiście chcemy uniknąć, bo może to spowodować wywalenie sketozy. Najważniejszy punkt: nie bój się zielonego. Zielone warzywa, y, szczególnie ciemnozielone, y, liściaste, typu szpinak, w ogóle sałaty jak najbardziej są bardzo zdrowe, są bogate w witaminy, w mikroelementy i mają najmniejszą ilość węglowodanów, więc spokojnie możecie y, zjadać dziennie 5-7 nawet takich garści sałaty, to was nasyci, bo to zawiera dużo błonnika, y, bardzo dobrze wpłynie na florę bakteryjną jelit, więc to jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o oleje, to musicie y, pamiętać o tym, że y, tłuszcze powinny być świeże, powinny być na zimno tłoczone, czyli nierafinowany olej kokosowy y, najlepszej jakości, jaką jesteście w stanie zdobyć oliwę z oliwek. Olej rzepakowy bio to jest bardzo ważne, dlatego że rzepak jest y, niestety bardzo mocno opryskiwany, więc jeżeli już stosujecie to niech to będzie najwyższej jakości. Y, musicie y, pamiętać o tym, żeby zachować właśnie tą, tą właściwą korelację kwasów omega 3, 6 i 9. Ja bardzo Wam polecam, odkryłam Ostatnio w sklepie olej z orzechów makadamia, dlatego, że to są kwasy omega-7, które fenomenalnie wpływają na nasz organizm i przede wszystkim hamują głód. No i oczywiście olej MCT, czyli średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które nie potrzebują w przeciwieństwie do innych tłuszczów konwersji przez wątrobę i dają natychmiast energię, bardzo dobrze wpływają na florę bakteryjną jelit i hamują głód. To też jest bardzo fajna ich funkcja. Kolejna rzecz i to jest chyba taka jedna z największych bolączek ludzi, którzy przechodzą na dietę ketogenną, no to jest brak makaronu. Więc makaron spokojnie możecie zastąpić yy, tak zwanym makaronem z koniaku czy shi Shiritaki. To jest roślina, która nie mm, zawiera kalorii, nie ma zapachu, natomiast zawiera coś takiego jak glukomanan, czyli błonnik pokarmowy zatrzymujący Dużą ilość wody, czyli daje bardzo dużo. Sytości. Po, po zjedzeniu takiego posiłku czujecie się bardzo długo na jedzeni i również fenomenalnie wpływa na florę bakteryjną, więc jak najbardziej polecam, możecie takie makarony dostać w każdym sklepie ekologicznym, a nawet już teraz w marketach. Także rozejrzyjcie się zatem. Druga opcja to jest oczywiście makaron zrobiony za pomocą spiralizatora z cukini, który również jest świetny w smaku i dodatkowo dostarcza dużo błonnika. Takim punktem, na który powinniście zwrócić uwagę, to jest to, żeby potrawy, które przygotowujecie, były jak najprostsze. To za to wcale nie jest kombinowanie. Internet jest usiany przepisami, które są tak długie i tak męczące, że już samo czytanie sprawia, że się odechciewa absolutnie gotowania, natomiast to nie jest wcale takie trudne. Możesz upiec kurczaka i zrobić z niego sałatkę z suszonymi pomidorami, oliwkami, serem feto i to jest polać dobrą, dobrą oliwą i naprawdę masz fenomenalny, bardzo sycący, zdrowy posiłek. Nie trzeba przekombinowywać nie trzeba wymyślać jakichś dziwnych dodatków. To wszystko to są bardzo podstawowe produkty, najważniejsze, żeby były najwyższej jakości. I musicie pamiętać o tym, że główną, jedną z głównych przynajmniej zasad diety ketogenu jest unikanie słodkiego smaku. To się wiąże z tym, że każdy, kto przechodzi na dietę z góry zakłada, że będzie musiał sobie czegoś odmawiać. I ta dieta tak jakby... Jest bolączką, jest problemem, więc pierwsze co robimy, to szukamy zamienników. Szukamy zamienników y, ciast, ciasteczek, batoników, y, serniczków, y, burgerów, pizzy i tak dalej. Więc w kontekście tego słodkiego smaku, słodki smak działa. Na nasz mózg, jak narkotyk, jak opioidy. E, więc im więcej go stymulujecie tym słodkim smakiem, tym bardziej wam się tego słodkiego smaku chce. Ponadto e, znam takie przypadki osób, które, zresztą ja też tam byłam, więc, więc mówię wam ze strony praktyka, e, którzy się orientowali, że na śniadanie jedzą słodkie, na obiad jedzą słodkie i na kolację jedzą słodkie. E, to słodkie w takiej ilości i tak bardzo stymulowane. Mm, Organizm słodkim powoduje, że ciała ketonowe zaczynają się coraz bardziej obniżać. Także ja bardzo przed tym przestrzegam, a już w szczególności przed obiadaniem się ketosłodkościami, które zawierają w sobie cały ogrom najróżniejszych sztuczności. Także czytajcie skład to ma naprawdę ogromne znaczenie. Mamy działać przeciwzapalnie i odżywczo, a nie zapychać się z brylaczami i sztucznymi dodatkami. Niesamowicie istotną rzeczą jest to, żeby na ketozie dużo pić. Dlatego, że 1 gram węglowodanów zatrzymuje w organizmie około 4 gramów wody tłuszcze nie zatrzymują w organizmie wody, więc tej wody pozbywamy się bardzo dużo. Skoro pozbywamy się wody z organizmu, to wraz z nią pozbywamy się elektrolitów. Ja na przykład bardzo lubię pić wodę z solą himalajską, co dla wielu ludzi wydaje się być absolutnie dziwne. Natomiast po pierwsze podczas treningu fenomenalnie nawadnia, a po drugie sam fakt, że ta woda ma smak, powoduje, że już zwykła mi, zwykła mi nie smakuje, a dostarczam wraz z tą solą wszystkich mikroelementów, które są niezbędne do zachowania mm, gospodarki sodowo-potosowej. Bez tego e, zapewne wielu z Was to odczuło, e, nogi z waty i ogólna niemoc, to jest właśnie brak e, elektrolitów. Także sól to jest zdrowie, to jest taki no, kolejny punkt tak naprawdę. Sól to jest zdrowie, nie bójcie się używać soli, ale niech to będzie dobra sól. E, sól himalajska, sól kłodawska, absolutnie zakazana jest zwykła, biała sól jodowana, bo to jest Czysta chemia, nic więcej. Także solimy dużo, solimy szczodrze, nie boimy się soli. Na ketozie wręcz nasz organizm tego potrzebuje. W kontekście jeszcze przekąsek pamiętajcie o tym, żeby nigdy nie wybierać się w podróż albo, albo w jakieś wyjście bez, bez przekąsek gdzieś tam w kieszeni, bo co prawda coraz łatwiej jest dostać takie rzeczy w sklepach. Natomiast są to zazwyczaj produkty mocno przetworzone, a nie ma nic gorszego jak dopadnie was gdzieś w podróży głód i no nie bardzo jest co zjeść, tak? Może gdzieś tam na stacji benzynowej dostaniecie jakieś migdały, ale ogólnie nie jest to łatwa sprawa, także warto jest mieć w samochodzie, czy w torebce, czy w kieszeni orzechy makadamia, które są Fenomenalne, skórki wieprzowe, prażone, albo na przykład wieprzowina suszona to są bardzo fajne rzeczy, które możecie zawsze gdzieś tam w pobliżu mieć. No i moja ulubiona. Kawa kuloodporna. To jest, y, dla mnie to jest hit. Ja uwielbiam kawę, mogę ją pić w absolutnie nieskończonych ilościach, natomiast kawa kuloodporna to jest y, najłatwiejszy sposób na podbicie tłuszczu. Zazwyczaj dostaję wiadomości, w których mi piszecie FK węglowodany. Zaliczone, białko już nawet przekroczone, a tłuszczu jeszcze muszę 40 gram dobić. Jak ja mam to zrobić? No to najprostsza rzecz na świecie. To jest kawa, herbata, kakao, macza, yy, kuloodporna czy złote mleko. Dlatego, że. Jeżeli to dobrze zblendujecie, to ten tłuszcz wcale nie będzie pływał na wierzchu. Jeszcze możecie do tego dodać np. odżywkę białkową dobrej jakości i macie tak naprawdę posiłek. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś właśnie gdzieś polegnie, bo dopadnie go głód, jest w biegu, nie ma co zjeść. Więc ja na przykład robię tak, że będąc w mieście, Zachodzę do jakiegokolwiek sklepu, gdzie jest serwowana kawa, kupuję czarną kawę. Mam zawsze przy sobie taki mój specjalny shaker, w którym mam śmietane, olej MCT i masło. Dodaję tę kawę, miksuję, mam gotowy posiłek. Jak jeszcze do tego dodam odżywkę białkową, to już jest w ogóle super. Także bardzo Wam polecam, żeby kawę odporną stosować. To jest naprawdę fajna, fajna sprawa. No i Suplementacja. Pamiętajcie o suplementacji, to jest naprawdę bardzo ważne. W ogóle w dzisiejszych czasach suplementacja jest istotna, dlatego że jakość produktów, które, które mamy teraz, różni się diametralnie od tego, co było 50 lat temu. E, warzywa i owoce mają dużo mniej witamin e, i mikroelementów z tego względu, że są pędzone, że tak powiem. One rosną szybciej, e, są też transportowane z daleka. Na przykład cytrusy, które są e, transportowane gdzieś tam, powiedzmy, z Ameryki, Południowej, zanim dotrą do nas, to ze stuprocentowej pomarańczy jej wartość odżywcza w momencie, kiedy ląduje w polskim sklepie, to już jest 20%, dlatego że one są transportowane w chłodniach. A cytrusy nie lubią zimnego, zabija to witaminę C. Także suplementacja witaminami, suplementacja adaptogenami, bardzo polecam, też nootropiki, bardzo fajna sprawa. Kwasy omega-3 w dużej ilości, bardzo wskazane, bo fantastycznie wpływają na mózg. Z takich produktów, które powinny się znaleźć w waszej lodówce, to na pewno to będzie awokado, szpinak, cukinia, sałaty, szparagi, bo zawierają czyli fantastyczny y, błonnik, y, seler naciowy, karczochy, y, potem dalej jeszcze może być papryka zielona jak najbardziej, suszone pomidory, y, pieczarki, grzyby, grzyby są bardzo zdrowe. Dalej lecimy masła orzechowe, pasty kokosowe, y, pasty migdałowe. Fenomenalna sprawa, też fajnie podbijają tłuszcze, do tego są jeszcze y, białka. Wszelkiego rodzaju y, orzechy o niskiej zawartości węglowodanów, czyli właśnie makadamia, brazylijskie, pekan, jak najbardziej, włoskie również. Unikamy nerkowców, bo to, to tak naprawdę nerkowcy to są y, owoce. Makarony i ryże z soi i z koniaku jak najbardziej. Kolejna rzecz to są jogurty, tylko pamiętajcie, że jogurt jogurtowi nierówny, bo są takie, które zawierają nawet 8 gram cukru na 100 gram jogurtu naturalnego, więc wybieramy niskowęglowodanowe. Jogurty roślinne, jak najbardziej oczywiście też niesłodzone. Nie e, sery długo dojrzewające, sery e, tłuste, feta, e, halumi, jak najbardziej, gołda, cheddar to są takie najbardziej wskazane. Jogurty powinny oczywiście być z żywymi kulturami bakterii, także też zwracajcie na to uwagę. Serki grani też jak najbardziej wchodzą w grę. Przyprawy takie jak czosnek, suszone pomidory, kurkuma, cynamon, imbir jak najbardziej, bo poprawiają nasz metabolizm i trawienie, więc są jak najbardziej wskazane. Mięso jak najwyższej jakości, oczywiście, i powinno to być tak naprawdę mięso chude. Wszelkiego rodzaju wołowina, wieprzowina i drób chude skupiamy się ewentualnie na, znaczy nie ewentualne, przede wszystkim na tłustych rybach, czyli na przykład łosoś, halibut i niech to będą małe ryby. Sardynki, anszuła jak najbardziej, im mniejsza ryba, tym mniej metali ciężkich, które zdąży zjeść podczas swojego życia, więc to jest jak najbardziej wskazane. Hmm, oliwa z oliwek, olej z awokado, nierafinowany olej kokosowy, olej rzepakowy bio, yy, olej z orzechów makadamia, olej sezamowy, tylko zwróćcie uwagę na to, żeby to były produkty naprawdę najwyższej, yy, najwyższej jakości. I zamienniki mąki to mąka migdałowa, mąka e, kokosowa, mąka z pestek dyni. Z tego jesteście w stanie zrobić fantastyczne wypieki i chleby. E, po przepisy też Was odsyłam do moich e-booków. E, tam znajdziecie podstawowe przepisy właśnie na chleby, bułki i tym podobne e, oraz przepisy na, na keto dania, które nie zajmują więcej jak 20 minut. Także bardzo, 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 bardzo Wam polecam. No i to tyle i mam nadzieję, że pomogłam Wam w skomponowaniu mm, listy zakupów i do zobaczenia w następnym odcinku.